Raz, raz. Próba mikrofonu. Raz. Już? Życzenia start. Ale wszyscy na raz, 3-4. Życzenia start. Wszystkiego najlepszego. Żeby jednak te marzenia się spełniły, ale na pewno nie wszystkie, bo jak wszystkie życzenia się spełnią, to będzie to nie lada problem, no bo wyobraź sobie życie bez marzeń. Życie bez marzeń jest puste, smutne i dołujące. Dlatego życzę wam, żeby się spełniły tylko te najważniejsze, albo szczęśliwego nowego roku. Tego życzymy my, kabaret łowcy.b. Ja bym chciał, żebyście mieli tak wspaniałe życie, że nie musieli go marnować na siedzeniu przed monitorem. Dzyń, 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 dzwonią dzwonki sań. Ja was zapraszam serdecznie do 12 dań. Hej, życzę wam wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia. Dla ateistów, no co mogę powiedzieć, po cukierku. Taki żart, ateiści skumają. Dzięki. Projekt Kabaret, pozdrawiam serdecznie, Kacper Uciński i bawcie się dobrze dzisiaj. Z okazji świąt, oczywiście tych świąt Bożego Narodzenia, które niedługo się rozpoczną, chcieliśmy jako Kabaret Ciach złożyć wszystkim serdeczne, szczere życzenia spokojnych, zdrowych świąt i jedzcie ile możecie. To nieprawda, że nie można zjeść za dużo. Można. Jeżeli jest smaczne, to należy jeść. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Wesołych świąt, ale pamiętajcie, święta, święta i po świętach. Słuchajcie, drogi projekcie Kabaret i fani projektu Kabaret, chcieliśmy wam złożyć świąteczne, naprawdę świąteczne, serdeczniejsze życzenia. Słuchajcie, ja jestem wegetarianinem i we Wigilię mam ten niesamowity przywilej, że nareszcie się mnie nikt nie czepia i nikt nie żartuje z tego powodu, że nie jem mięsa. Więc bardzo serdecznie wam życzę, żeby każdy z was miał takie święto. Żeby, nie wiem, żeby ludzie, którzy nie jedzą warzyw, żeby ludzie, którzy nie jedzą, nie wiem, frytek, też mieli swoje święto. Żeby, nie wiem, żeby geje mieli swoje święto. Żeby nie wiem, pisowcy mieli swoje święto. Żeby każdy miał swoje święto i taki... Tak, taki dzień, w którym nikt się ich nie czepia za to, że są, jacy są. Drodzy Państwo, witam Państwa kabaret Smile z Lublina. To był bardzo ciężki rok. Są święta. Święta, czyli czas odpoczynku, radości, przede wszystkim spotkania się z rodziną. Tego wam życzymy, abyście znaleźli czas zadumy, odpoczynku, radości, dużo prezentów, podsumujcie swój rok, cieszcie się świętami. Radujcie się, radujcie się. Tak, ja lepiej bym tego nie powiedział. Wszystkiego dobrego na te święta. Ho, 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 no i dużo prezentów. To jest kolędka. Chciałabym na święta pożyczyć wam wszystkim, przekazać wam taki message do ciebie przede wszystkim. Poczuj przestrzeń, to są święta. Kocham cię. I jeszcze chciałbym wszystkim na święta, całej Polsce i całej widowni projektu Kabaret pożyczyć stówę bym chciał, no. I już, dziękujemy i wszystkiego dobrego. Pozdrowienia mam świąteczne. Żeby było coś zjeść, ale też żeby było się czego napić. Nie. Dziękujemy, wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, w tej serdecznej atmosferze, na tej przepoconej kanapie chcielibyśmy wam złożyć życzenia. Każdy niech sobie wybierze, co tam chce sobie życzyć i my to jakby złożymy na tym kobiercu życzeń. Bądźcie zdrowi. Uśmiechnięci. Jedzcie dużo fajnych rzeczy. Trzymajcie się. Siebie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, little Jesus. Happy birthday to you. Niech ten Chrystus narodzony zagości w waszych sercach i umysłach. Nosek. A ja strzelę jutro w ramkę z okazji Wigilii. Hurra, hurra. Dziękujemy bardzo. Bądźcie zdrowi, nie chorujcie, nie kasłajcie. Nie miejcie takich pryszczy tutaj. Pokazać wam te pryszcze? Pokażę. Dziękujemy.
Siema, milusińscy projektu Kabaret Widzowie. Chciałem wam życzyć z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkiego, co najlepsze i tego tylko, co wam się gdzieś tam w głowach kryje, a często boimy się lub nie do końca chcemy to uruchomić, wprowadzić w swoje życie. Nie bójmy się tego. Ryzykujmy, bawmy się, czerpmy z tego. Życie jest właśnie po to. Uruchamiajmy wyobraźnię i po prostu bawmy się. Tak tego wam życzę na nowy rok, a w święta Bożego Narodzenia, no to co? Spokoju, ciepła, spotkania z rodziną, jakiejś kontemplacji, jakiegoś po prostu osiołka i stajenki i wszystkiego najlepszego, co mogę wam tylko życzyć. I karpia jedzcie. I uważajcie na ości. Uwaga na ości. To jest bardzo ważne. Uwaga na ości. Wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Siema. Drodzy widzowie projektu Kabaret, chcielibyśmy wam w ten niezwykły świąteczny czas złożyć moc serdecznych świątecznych życzeń, żeby mijający rok, przyszły rok był równie dobry jak ten mijający, a jak był zły, żeby był równie zły. Nie gorszy. Przede wszystkim nie gorszy. I żeby śnieg spadł na święta, życzymy. Wielkanocne. Chyba, że ktoś pługiem jeździ albo coś takiego, to lipa, ale... Albo na piaskarce. No trudno. Taki fach sobie, człowieku, wybrałeś. My nie jeździmy na piaskarkach, my wtedy siedzimy w domu i podoba nam się, jak za oknem jest wtedy biało. Sobie i państwu na zbliżające się święta, a także na niechybnie... Nadchodzący nowy rok, wszystkiego dobrego, żeby był lepszy, jeszcze śmieszniejszy, zabawniejszy, żebyście oglądali kabarety, nie tylko w telewizji, a przede wszystkim dreptali do miejsc, gdzie można kabaret obejrzeć na żywo. Żebyśmy się zobaczyli, prawda, dzięki Bogu już weekend w przyszłym roku. W projekcie Kabaret i jegoż widzowie, chcielibyśmy wam życzyć po prostu tego, czego można życzyć. Widzą projektu Kabaret. Życzyć wam, żeby... Wesołych świąt, żeby wam internetu nie wyłączyli w święta. Dokładnie. Jak się nie zapłaci, to 2 tygodnie i to ucinają, więc to trzeba uważać na to. Bądźcie kochani i odpoczywajcie w święta. Tak. My też teraz zrobiliśmy... Rodzinnie postarajcie się spędzić te święta, bo to jest bardzo ważne. Naprawdę, my, stare chłopy już... Jesteśmy rodziną tak naprawdę. Przestań w ogóle, życie. Ledwo moim znajomym z pracy. Do widzenia.